W minioną sobotę na terenie kąpieliska Ruda w Rybniku królowało nie pływanie czy siatkówka plażowa, a trójbój siłowy. Mistrzostwa w tej właśnie dyscyplinie zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Spotykamy się na imprezie VIP pierwszy raz na Rudzie w tej formule. Wcześniej to było wyciśnij i przysiądź, czyli dwie konkurencje. Brało udział 10-15 zawodników zazwyczaj. Pierwszy raz jesteśmy na Rudzie, pierwszy raz jest to trójbój siłowy klasyczny, czyli mamy trzy konkurencje: przysiad, wyciskanie leżąc oraz martwy ciąg. Frekwencja dopisała, bo w zawodach wystartowało łącznie 36 zawodników. Mamy trzy grupy, jeśli chodzi o mężczyzn, czyli do 75 kg, 75 do 85 oraz open. Waga jest o tyle ważna, że przeliczamy to na punkty metodą Wilksa. Krótko ujmując, im więcej wycisną, mniej ważąc, tym jest więcej punktów. Trójbój siłowy to dyscyplina nie należąca do najłatwiejszych. Sukcesy zazwyczaj poprzedzone są ciężkimi treningami i licznymi wyrzeczeniami. Trenuję już 4 lata. Tak typowo pod trójbój to będzie z półtora roku. No i trzeba było sprawdzić kiedyś te swoje możliwości. A że lokalne zawody były, no to stwierdziłem, czemu nie. A jakie macie oczekiwania wobec osiągniętych dzisiaj wyników? Co chcielibyście osiągnąć? Nie, myślę, że te 95% naszych maksów to by było takim dobrym wynikiem po prostu. Więc jakby to tak będzie już, żeby nie spalić niczego. A czego pani oczekuje? Ja oczywiście chciałam wejść na podium. No ale i nie spalić rzeczywiście, bo do tego mam skłonność. Ostatecznie wśród pań zwyciężyła Małgorzata Krzyżanowska przed Joanną Barnaś i Natalią Węcel. W rywalizacji mężczyzn do 75 kg wygrał Kamil Drzymała, drugi był Szymon Kura, a trzeci Filip Dec. W kategorii do 85 kg pierwsze miejsce zajął Mateusz Piórkowski, drugie Bartłomiej Wirek, a trzecie Marcin Oleś. Dawid Perenc, Jakub Sarnicki, Mateusz Setnicki to z kolei skład podium w kategorii powyżej 85 kg. Podczas imprezy odbyły się także amatorskie zawody w wielokrotnym wyciskaniu. To jest osobna, że tak powiem, amatorska czysto, czyli będziemy tutaj zapraszać także ludzi z kąpieliska, darmowy udział jest. Mamy 3 minuty, ławeczka pozioma, wyciskamy tyle razy, ile razy damy radę w ciągu tego czasu. Najlepsi zawodnicy Mistrzostw Rybnika w trójboju siłowym mogli liczyć na nagrody pieniężne i rzeczowe, a także pamiątkowe puchary.